Raport roczny ZUS i MIR. Raport roczny i MIR dostępny jest z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika. Wydruk danych lub podgląd wydruku, wydruki płacowe, ZUS i MIR informacja dla ubezpieczonego lub z poziomu listy pracowników z możliwością wysłania z poziomu skrzynki pocztowej zdefiniowanej w module CRM, wydruk danych lub podgląd wydruku, wydruki płacowe, ZUS i MIR wiele plików e-mail. Wchodzimy na zakładkę Płace i kadry, kadry. Przed wygenerowaniem raportu ZUS i MIR warto skorzystać z filtra dostępnego na dole listy pracowników. Pracownicy do raportu RMUA za wybrany rok. W oknie z ustawieniami parametrów filtra podajemy rok, do którego ma zostać zawężona lista pracowników. Filtr pozwolił nam wyszukać osoby, które we wskazanym roku mają naliczone wypłaty wykazywane na deklaracjach ZUS. Generujemy raport IMIR. Otwieramy formularz danych kadrowych pracownika i wybieramy wydruk danych lub podgląd wydruku, wydruki płacowe, ZUS IMIR informacja dla ubezpieczonego. Wydruk IMIR może być wykonany zarówno jako raport roczny, jak i jako raport za wybrane miesiące. Decyduje o tym ustawienie parametrów przed wydrukiem. Raport zawiera informacje dotyczące okresu, za który został wykonany, dotyczące płatnika składek i osoby ubezpieczonej, a także informacje o składkach w rozbiciu na konkretne miesiące deklaracji.